No i zobacz, w końcu jesteśmy w hotelu, kurczę. Tak. Po tych czterech, trzech dniach. Najlepsza dziewczyna. Najlepszy chłopak. Perfect couple. No, powiedzmy. O, zobacz. Wow. Wow, jak fajnie. No. Ręczniki w kształcie serca. Boginie w swoim żywiole. Podoba mi się wszystko, co jest tutaj. Lustro. Ja po prostu nie patrzyłam lustra przez ile dni? No, będziesz dziś mogła się całą noc się patrzeć na tę sylwetkę. Ja też. Całą noc to ty możesz mnie podziwiać. Zobacz. Co to za kluczyk? Właśnie pytanie. Lepiej go zachować, co? Jak sądzisz? No, na pewno. Ciekawe, czy Baryza z Atą mieli ten kluczyk. Myślę, że Ata i Baryza na pewno też mają ten kluczyk, natomiast nie powiedzieli nam o nim. Tajemnicze kluczyki to ostatnie, o czym teraz myśli reszta składu. Przed grupą obozowiczów znacznie bardziej prozaiczne problemy. Chodź ta, panie i panie. Ja to się już tak przyzwyczaiłam do tego obozowiska. Tak, ja się... na mnie to już nie robi wrażenia. Ognisko, patrz. Bardzo się cieszę, tutaj tak nie wieje. Bardzo się cieszę, że śpię na plaży. Taki chyba los mój. I będę musiała tutaj spędzić troszeczkę dłużej czasu niż przewidywałam. Może tutaj też nie ma, tak jak tam, to może z drugiej strony. Trochę się teraz pogubiłem, bo nie wiem, gdzie wkładać się w dziurkę, no. Taki chyba los mój. I... Okej. Okay. No i super jest na mnie. Skład adaptuje się w zawrotnym tempie. Przynajmniej rozkładanie namiotów z dnia na dzień wygląda coraz lepiej. Zobaczymy, jak pójdzie z ogniskiem. Ale naprawdę, patrz, jak my się zachowujemy wszyscy, ja p***a. No. Nieźle, no. Że nawet talerzyka w nim bierzemy. Wiesz, tak, cały umazany. Mhm. Ej, ja też jestem cała brudna i ja tak nie jem. No. Delikatnie może kropniemy, co? Nie, nie, nie. Co, ty wodę? Nie. Nafta. Tak delikatnie spróbuję, nie? To tutaj na górę daj. Nie, no gazetę weź sobie i normalnie gazetą potem. To może poteguj. Nie mam gazety. A my mamy. Daj mi spokój. Nie, bo Ada, to jest nie zawsze mam tak, na ciebie siły. Ja tutaj ci chcę pokazać, że ty zawsze tylko stoisz i rozdajesz zadania. I nawet a jak ty stoi... jedyne, co robisz, to komentujesz. I nawet jak stoi nafta pod ale twoimi... Ale nie dam się więcej tutaj nawet jak stoi nafta pod twoimi nogami, to i tak każesz komuś polać, la, 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 la. Rozmawiasz teraz nie wiem z kim. No właśnie nie wiem, nie? Bo zachowujesz się czasami jak po prostu dziecko rozwyżone.